Na tym filmie postaram się określić, jak należy zbudować przedział ufności dla średniej w programie SPSS. Zapraszam. Zanim zbudujemy konkretny przedział ufności dla wybranej tutaj przeze mnie jednej czy drugiej cechy statystycznej mierzonej na skali ilościowej, możemy powiedzieć sobie słowo wstępne, że w ramach statystyki matematycznej możemy wyróżnić głównie dwa działy. Pierwszy dział to jest weryfikacja hipotez statystycznych, czyli inaczej mówiąc, wykonanie, przeprowadzenie pewnych testów parametrycznych i testów nieparametrycznych. Drugim działem jest estymacja, czyli budowa określonych przedziałów ufności. W ramach przedziałów ufności możemy oczywiście wyróżnić choćby te podstawowe, czyli przedziały ufności dla średniej, dla odsetka, czy również dla odchylenia i wariancji. Czyli generalnie przedziały ufności to są pewne zakresy, w których może znajdować się określony parametr. Wyróżnić oczywiście jeszcze można, w jakim to zakresie by zawierał się czy to różnica dla dwóch odsetków, czy wynik dotyczący dwóch średnich. Zanim jednak przystąpię do samych wskazania, gdzie należy kliknąć, aby wybrać odpowiednią wersję przedziału ufności, powiedziałabym, że najlepszy byłby taki wstęp teoretyczny, że jest to pewien zakres wartości, w którym z pewnym poziomem pewności, najczęściej to będzie jakiś udział procentowy, mieści się średnia populacji, ale taka, gdyby tych obserwacji było więcej. Na podstawie oczywiście próbki z tych danych. Innymi słowy, jest to pewna taka oszacowana wartość, w jakim to zakresie mogłaby się zawierać wartość w całej zbiorowości, gdyby nie zbadać przykładowo 20 obserwacji, a pełną zbiorowość, która często w naszych badaniach ciężko określić jej liczność. W programie SPSS jak najbardziej istnieje możliwość budowania takiego przedziału, w jakim zawierałby się wynik przeciętny dla jednej czy też innej, dla kilku poziomów średnich. Należy wejść odpowiednio analiza, porównanie średnich i test dla jednej próby. Bezpośrednio nie ma takiego narzędzia tutaj w tym spisie, który by prowadził do przedziału ufności. Jeśli w Waszym poleceniu, które macie wykonać na studiach, jest powiedziane oszacuj średnią dla określonej grupy, należy wejść, tak jak teraz pokazuję, analiza, porównanie, a potem test dla jednej próby. Jeżeli mamy porównać, czy na przykład osoby, które będziemy badać, są w określonym wieku, możemy powiedzieć tutaj, że możemy założyć pewną wartość, do której będziemy porównywać całą otrzymaną tutaj zbiorowość 20 obserwacji. Jeżeli założona wartość okaże się w miarę dobrze odwzorowywać, no to mamy możliwość zbudowania, przeprowadzenia konkretnego testu. Jeśli nie mamy jakiejś narzuconej wartości, to możemy na początek tutaj klikając w opcjach określić zakres, w jakim to mogłaby się zawierać prawdziwa wartość średniej, gdyby zbadać większą zbiorowość naszej tutaj próby. Jednak często nasza próba jest w jakiś sposób ograniczona z różnych powodów i dlatego musimy bazować na tych danych, które po prostu mamy. A więc jeżeli tutaj wybierzemy opcję procent przedziału ufności 95%, klikniemy następująco klawisz dalej i klikniemy OK. Mamy możliwość wygenerowania przedziału ufności dla tej zmiennej, która nas interesuje, bez wykonywania bezpośredniego tego testu dla jednej próby. Jeżeli teraz kliknę OK, taki test nie zostanie, może zostanie przeprowadzony, ale nie będę go analizowała, ponieważ na tym filmiku chciałam omówić, jak można wygenerować przedział ufności dla średniej. Oczywiście, samo założenie tego przedziału dla średniej zakłada, że sama cecha, czyli tutaj wiek, podchodzi, czyli ma zgodność z rozkładem normalnym. Często w obliczeniach już tego faktycznie nie sprawdzamy i czy należy sprawdzić zgodność z rozkładem normalnym danej analizowanej cechy, to jak najbardziej decyduje o tym osoba prowadząca. Jeżeli kliknę OK, wygenerowane są informacje dotyczące tej badanej próby, czyli tutaj próby 20 obserwacji,
gdzie cechą statystyczną, którą badamy, jest wiek. Wiemy, jaka jest wstępnie informacja dotycząca poziomu przeciętnego, z jakim odchyleniem musimy się liczyć, i na podstawie samego odchylenia standardowego i liczebności tego naszego badania wstępnego możemy określić bunt standardowy średniej, czyli o ile przy szacowaniu tej średniej mogliśmy się przeciętnie pomylić. W tym badaniu mogliśmy się pomylić w oszacowaniu tej średniej przeciętnie o 1,8 lat. Przedział ufności faktycznie jest zapisany w kolejnym raporcie o nazwie test dla jednej próby. Tu podpisana wartość testowa jest wymieniona jako 0. My nie musimy w ogóle tych wstępnych tutaj okienek interpretować, ponieważ my mieliśmy określić, w jakim to przedziale mogłaby się zawierać prawdziwa wartość średniej wieku badanych, gdyby tych osób brać pod uwagę więcej. Tutaj mamy po prawej stronie zarówno dolną, jak i górną granicę 95% przedziału ufności dla. Tu jest nazwane różnice średnich. Niech to nie będzie mylące, to jest po prostu przedział ufności dla jednej średniej, ponieważ tutaj wartością, do której my porównujemy, to jest ta średnia empiryczna z tego naszego badania, jest porównywana z wartością testową. Ja tej wartości testowej tutaj nie podałam, więc będzie to w praktyce przedział ufności dla średniej. Interpretacja tego otrzymanego wyniku przedziału ufności 95% może być następujące. 95% przedział ufności dla średniej wieku zawiera się w granicach od 59,3, czyli 94 lat, do 64,46 lat. Bardziej taką przyjazną ludzką interpretacją jest określenie, że średni wiek badanych na 95%, ten prawdziwy, zawiera się w zakresie od tylu do tylu lat. Zbudowany przedział ufności został przy współczynniku ufności wynoszącym 95%. Istnieje możliwość modyfikacji i zbudowania innego przedziału ufności o innej ufności, czy to zwiększonej, czy to zmniejszonej. Jeżeli wybierzemy tutaj opcję, możemy wpisać wartości wynoszące mniej, na przykład standardowe jeszcze 90% lub podwyższone 99%. W związku ze zmianą tego przedziału ufności zostaną wartości dolnej, jak i górnej granicy tego zakresu. Trzeba się z tym liczyć i niesie to za sobą odpowiednie konsekwencje związane właśnie z dokładnością tego oszacowania.